Siemandero! Wiecie co, stwierdziłem w ogóle, że będę chyba częściej wrzucał takie bonusy między pełnymi odcinkami vlogów. A dzisiaj właśnie jadę, umówiłem się z ziomeczkiem z Facebooka, z fanpage'u właśnie, bo się tam skumaliśmy. Pokażę mi tutaj jakieś tereny. Także no, pierwsza ustawka z widzem, mam nadzieję, że będzie zajebiście. I jest zimno i leci mi, śpiki mi z nosa lecą. I cały czas zaciągam. Muszę sobie kupić tą, taką kominiarkę, bo po prostu masakra. Jak przewiewa reja, to szok, nie? Ustawimy się zaraz właśnie z ziomeczkiem, zaraz chyba dojedziemy. Co mnie mi zaskoczył? Siema. Dobra, mogę coś tam nagrywać, nie? Nie przeszkadza ci. Spoko, co to masz za ten? 50, nie jest takiego mocnego. To jest Chińczyk jakiś też, tak? No to też jest Chińczyk. No nie, no tak, no. Myślałem, że to jest jakiś taki typowy markowy, no nie? Znaczy nie, no wiesz, ale daje radę, nie? No, widzicie, tak to pięknie jest. Spotkaliśmy się z ziomeczkiem na jakimś szalonym czerwonym sprzęcie. No i zajebiście, o to właśnie chodzi, nie? Zajawa jest piękna. Pojedziemy coś tam zobaczyć. Pokażę mi jakieś drogi fajne. W ogóle kurczę, jak ja miałem miałem tyle lat co kolega, to nie było takich możliwości, że można było sobie taki motorek kupić, nie? Tukło się jakąś tam WS-ką po polach, ale WS-ka też był mega sprzęt. Tyle co po prostu się ojeździłem WS-ką, to szok, nie? Piękna rzecz. Zajawa 100%. Jak byłem takim małym gówniarzem, miałem z 10 lat, to marzyła mi się w ogóle motorynka, nie? Tylko żeby jeden problem, bo jak ja bym wsiadł na motorynkę, ona by chyba nie pojechała, bo ja byłem zawsze największym dzieckiem w szkole. No na takim piachu, kurde, dwa koła to nie cztery. Trzeba uważać, nie? Tu widzę, w sumie opony ma szosowe, to musi uważać podwójnie. Weźcie w ogóle, piszcie z Podkarpacia wszyscy, co oglądacie i śmigacie na różnych sprzętach. Nieważne jaki sprzęt, nie? Liczy się zajawka, liczy się to, że jest, kurde, że jest niedziela, jest, nie wiem, 11 przed południem. Ja piszę do ziomka, czy pośmigamy, on mówi spoko, dawaj, kiedy, nie? Dzwonimy, ram, pam, pam, pam i jesteśmy tutaj, nie? To jest zajebiste. Także no, zrobimy wtedy może jakiś meeting taki większy, nie? Jakąś większą ekipą. Nagramy jakiś fajny odcinek. Pośmigamy, powygupiamy się, weźmiemy kiełbasę, zapalimy ognisko. Weźmiemy ketchup. I zajebiście będzie. Ciekawe jak to ziomeczkowi chodzi w ogóle. Czy zadowolony ze sprzętu? Muszę się go zapytać później. Kurde, sam to bym nigdy w ogóle nie ogarnął takich terenów. Nigdy w życiu bym tu nie trafił. No i pięknie. Mano. No, moi drodzy. I tak pięknie właśnie jest. Zajebiście spędzona niedziela. Wypad z ziomeczkiem, z widzem. Elegancko, tak ma być. Więcej takich rzeczy. Ty, no to dzięki, stykniemy się jeszcze. Dobra, dobra. Jeszcze kiedyś. Kiedy chcesz. Spoko, no. Tylko będzie pogoda, mogę ja. Dobra, dobra. To dzięki wielkie, trzymaj się. No, dziękówka. Cześć. No. Jest pięknie, zajebisty ziomeczek, sympatyczny. Tak ma być właśnie. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podoba też taka forma wideo. A ja mam jeszcze do was taką małą prośbę. Jak lubicie fanpage na Facebooku, jakbyście mogli ocenić fanpage, jeśli wam się podoba, na 5 gwiazdek i napisać coś od siebie.
żeby było trochę więcej ocen fanpage'u, także ocencie go, będę wam wdzięczny. I aho, niech żyje przygoda! Pośledzimy sobie policję. Zobaczymy, czy zostaniemy brutalnie zatrzymani. Czy już jesteśmy na liście podejrzanych. Co to będzie, co to będzie? Pewnie zaraz sobie pomyślam, a koleś idzie kładem, to sobie go schaltujemy. O Boże, śpiki lecą. O masakra. Dobra, narka. Jedźcie sobie do bazy, chłopaki. Też jadę do bazy, bo po prostu umrę na tym kładzie. Znaczy zamarznę. Jak? Zamarznę jak Leonardo DiCaprio w Titanicu w końcowych scenach. Poszedł pod wodę i tyle, nie ma chłopa. Tyle. Koniec miłości.